Na pasterce z uchodźcami. W Wigilię Bożego Narodzenia o godzinie 18 uroczystej pasterce w Bazylice Metropolitalnej Lwowa przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki w asyście proboszcza Bazyliki prałata księdza Jana Nikla, księdza prałata Benedykta Cieżniaka oraz innych księży. Harcerze przekazali światło betlejemskie do ołtarza. Po ukończeniu mszy świętej metropolita lwowski przywitał i podziękował za wspólną modlitwę obecnym grekokatolikom i prawosławnym, a także przedstawicielom władz i korpusu dyplomatycznego. Szczególne słowa otuchy Mieczysław Mokrzycki skierował do obecnych na pasterce gości parafii katedralnej, uchodźców, którzy jak Maria i Józef przeżywają trudności przez opuszczone z powodu wojny domy. Dlatego pełni nadziei stajemy dzisiaj w progach Betlejem i w słowach kolędy Bóg się rodzi, moc truchleje. Wołamy, by przed Tobą, Boże Dziecię, moc wojny struchlała, by oślepiona Twoją miłością porzuciła drogę nienawiści i usłyszała, że pokój rodzi się pośród ludzi dobrej woli, a nie pośród tych, którzy dobrą wolę zamienili na wojenną napaść. Niech narodzony Syn Boży będzie dla nas wszystkim we wszystkich. Niech będzie w Tobie i we mnie nadzieją i pokojem. Niech będzie przyczyną zwycięstwa dobra nad złem, aby nasze wspólne jutro było bezpieczne i wolne od głodu, ognia i wojny. Na zakończenie wspólnej modlitwy mer miasta Lwowa Andrii Sadowy skierował do wszystkich obecnych na wspólnej pasterce swoje życzenia świąteczne. Poczyńcie na moją pamiątkę. Thank you.